Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w magazynie Zza Kółka. Mamy za sobą przepiękny weekend, pogoda dopisała, dużo słońca, przyjemne temperatury i wraz z taką temperaturą na mieście widać było mnóstwo rowerzystów. Także już wyjęliśmy swoje dwa kółka z garaży, z piwnic i jeździmy. I o tym, że właśnie dzisiejszy magazyn. Jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, w co rower powinien być wyposażony wedle przepisów. Także zapraszam na dzisiejszy magazyn. Szanowni Państwo, rower świetna rzecz, żeby dojechać sobie do pracy. Świetna rzecz na spędzenie wolnego czasu. Ale musimy wiedzieć o pewnych rzeczach odnośnie właśnie roweru. Według przepisów rower nasz powinien być wyposażony w pewne elementy. I jakie to są elementy? Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w taką rzecz jak jeden przynajmniej sprawny hamulec. Również powinien być wyposażony w sygnał dźwiękowy w postaci dzwonka, trąbki o nieprzeraźliwym dźwięku. Tak, żeby, że tak powiem, gdy użyjemy takie trąbki czy dzwonka, żeby nie przestraszyć nikogo. Również rower powinien posiadać światła przednie i tylne. Przednie barwy białej, może być migające, może być stałe. Tylny barwy czerwonej, również migające bądź stałe. Oprócz obowiązkowego wyposażenia roweru, również jest wyposażenie, w które możemy się zaopatrzyć, nieobowiązkowe. To wyposażenie, o którym chcę powiedzieć, to jest oczywiście kask na głowę, odpowiednio dopasowany do rozmiaru naszej głowy, jak również kamizelka odblaskowa, szczególnie poza obszarem zabudowanym. Te dwa elementy, o których powiedziałem, czyli kask i kamizelka, choć nie są obowiązkowym wyposażeniem, szczególnie zalecane przez wszelkie służby mundurowe, ale również i przez ratowników medycznych, którzy jeżdżą do ewentualnych kolizji z udziałem rowerzystów, gdyż no oczywiście kask, mówię o tym, najbardziej chroni naszą najbardziej wrażliwą część ciała, czyli głowę, przed ewentualnym skutkiem uderzenia w asfalt, w krawężnik. Ręka, noga może się zrośnie, skórę sobie zedrzemy, ale gdy dojdzie do uderzenia w głowę, konsekwencje mogą być tragiczne. Dlatego mimo, że jest nieobowiązkowy kask, szczególnie polecany do używania przez każdą osobę, od najmniejszego dziecka poprzez osobę dorosłą. I tutaj mamy w tej chwili rowerzystę, takiego młodego, zapytamy, czy zna te podstawowe zasady. Ile masz lat? 11. 11. Znasz przepisy ruchu drogowego? Tak. Tak? I rowerem gdzie można się poruszać? Po ścieżce rowerowej. A jak nie ma ścieżki rowerowej? To po tym przejściu, bo mi troszeczkę trudno gadać po polsku, bo jestem niby z Ukrainy i coś takiego. Aha. Ale widzę, że świetnie sobie radzisz. Tak. Rower wyposażony, brakuje tutaj jeszcze, według przepisów, to ci podpowiem, działającego dzwonka, tak jest. Mam przy sobie nawet kartę rowerową. Super. A i zdobyłeś tą kartę rowerową gdzie? W szkole. Zdawałam w czwartej klasie. Super. To życzę Ci bezpiecznej jazdy. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Tak jak Państwo słyszeli, już taka młoda osoba, 11-letnia, już zna, ma kartę rowerową, co cieszy. I teraz przyszedł czas na powiedzenie, co o zasadach poruszania się. Także jeżeli prawo mówi to, że osoby do 10 lat powinny poruszać się rowerem pod opieką osoby dorosłej. Osoby powyżej 10 lat powinny zdobyć w szkole podstawowej bądź też w ośrodku ruchu drogowego uprawnienia w postaci karty rowerowej. Taki krótki kurs odbyć właśnie, gdzie zapoznają się z podstawowymi zasadami poruszania się po drogach, to te informacje przydadzą się jak najbardziej i w życiu dorosłym. Łatwiej będzie też zdobyć kolejne uprawnienia do poruszania się motocyklami, motorowerami, samochodem.
szczególnie polecam, choć nie jest to obowiązkowe. I jeżeli chodzi o podstawowe zasady poruszania się rowerem, tak jak młoda osoba nam powiedziała, powinniśmy się poruszać po ścieżkach rowerowych. Ścieżki rowerowe są oznaczone. Na tych ścieżkach rowerowych rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszym, ale ma też oczywiście zawsze jakieś obowiązki poruszania się po tych ścieżkach, zawsze ostrożnie, nie rozpędzając się do nadmiernych prędkości, uważać na innych oczywiście też rowerzystów, ale też i pieszych, bo piesi też oczywiście chodzą nie zawsze tam, gdzie powinni. Rowerzysta przed przejściem dla pieszych, jeżeli to jest tylko przejście dla pieszych, powinien zsiąść z takiego roweru. Przejechanie po pasach nie będących jednocześnie też drogą dla rowerów grozi po prostu mandatem w wysokości 100 zł. Rowerzysta przejeżdżając przez przejście, będąc na drodze rowerowej, tylko wtedy może przejeżdżać, kiedy właśnie to przejście jest również połączone ze ścieżką dla rowerów. Ścieżki rowerowe nie zawsze są po dwóch stronach drogi. Używamy tej ścieżki wtedy, kiedy ścieżka jest po tej stronie, w którym kierunku jedziemy. Najlepszym takim przykładem jest na przykład u nas ulica Sejneńska, gdzie droga dla rowerów jest po stronie szkół, tam szkoły podstawowej numer 6 na przykład, generalnie w jedną stronę, czyli tak jakbyśmy jechali z ulicą Sejneńską do centrum od przejścia kolejowego, wtedy możemy poruszać się po ulicy, oczywiście na skraju, bo rowerzysta może jechać po ulicy, ale musi się trzymać prawej strony, nie może środkiem jezdni jechać, może oczywiście skręcić w lewo, wtedy jest możliwość zjechania do środka, czy też do lewej krawędzi jezdni pasa. Oczywiście rowerzyści mają również możliwość jazdy po chodniku, bez wyznaczonej drogi dla rowerów. Uwarunkowania są następujące. Otóż chodnik co najmniej 2 metry szerokości, bardzo duży ruch drogowy, ewentualne złe warunki atmosferyczne. To upoważnia rowerzystę do wjechania na chodnik. W tej sytuacji, jeżeli jedzie po chodniku, piesi mają absolutne pierwszeństwo. Szczególną ostrożność tutaj muszą rowerzyści zachować, gdyż pieszy może się po prostu nie spodziewać, że nagle z tyłu będzie się taki rowerzysta poruszał, czy z prawej, czy z lewej strony będzie próbował ominąć go, a piesi też nie idą sznureczkiem na wprost, tylko czasami zmieniają przecież kierunek. Dodam jeszcze, że zawsze, czy jadąc rowerem, czy też prowadząc samochód, zawsze kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania. Mimo że ktoś ma ewidentne pierwszeństwo, obserwujmy, co się dzieje, co robią właśnie rowerzyści, co robią kierowcy, żeby nie dochodziło do kolizji, bo gdyż rowerzysta w kolizji z samochodem no nigdy nie ma szans. Samochód może się trochę porysuje, pogniecie. Rowerzysta zazwyczaj jakich urazów mniejszych bądź większych doznaje. Dlatego szanujmy się nawzajem, my kierowcy względem rowerzystów i odwrotnie. Obserwujmy, co robimy, przejeżdżając właśnie przez przejścia dla pieszych, czy też przechodząc, bo to tylko może przyczynić się do zmniejszenia tej ilości. A rowerów na naszych drogach jest z roku na rok coraz więcej osób wsiada na rowery, ale to też automatycznie przekłada się też na ilość ewentualnych wypadków. I jeszcze na koniec Państwu wspomnę o poruszaniu się rowerem poza obszarem zabudowanym. Poza obszarem zabudowanym rowerzysta bezwzględnie powinien posiadać kamizelkę odblaskową. Jeżeli Państwo tylko jechali za rowerzystą, który był w kamizelce, a który nie był, widzą Państwo różnicę w odległościach, z jakich można już dostrzec takiego rowerzystę. Dlatego ta kamizelka naprawdę, naprawdę czasami ratuje życie. Poza miastem trochę inne prędkości samochody rozwijają. Inaczej też rowerzysta wygląda. Na inne rzeczy też zwracamy po prostu uwagę. A teraz przyszedł czas na rzeczy znalezione w sieci. Zapraszam na materiał.
tym magazynie to już wszystko. Zachęcam Państwa do wysyłania swoich już od małych pociech właśnie na kursy, na kartę rowerową, aby wpajać im do głowy podstawowe zasady ruchu drogowego od najmłodszych lat. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.